Przepiękny dom, gratulacje. Moje pytanie, czy inspirowała się Pani troszeczkę stylem na przykład Doroty Szelongowskiej, która można powiedzieć jest takim guru, jeżeli chodzi o te wykończenia, remonty i tak dalej? Jeżeli chodzi w ogóle o wykończenia i remonty, to tak naprawdę pomysł, żeby to był dom z bali drewnianych, pojawił się w trakcie realizacji budowy, dlatego że pierwszy pomysł na dom był zupełnie inny, ale okazało się, że kosztorysy firm budowlanych są tak duże, że wycofałam się z pierwszego pomysłu na nowoczesny dom. Później szukałam bardzo długo ekipy, która była w stanie wybudować dom z bali drewnianych. Czekałam na pana Bartka z Kościeliska 1,5 roku. W międzyczasie drzewo zostało ścięte w Bieszczadach, ono było sezonowane odpowiednio i tak naprawdę spełniłam marzenie dziecinne, z dziecięcego mojego okresu, ponieważ moi dziadkowie mieli dom drewniany. Zawsze marzyło mi się, żeby mieć dom z bali drewnianych, takich prawdziwych bali drewnianych. Stąd pomysł, aby to były półbale. No i udało się to wszystko zrealizować, także dom już od roku stoi pod Babią Górą. Jakoś tam inaczej się oddycha, inaczej się funkcjonuje, serce inaczej bije. Natomiast wnętrze to już kombinowałam sama, ponieważ nie chciałam pójść w góralszczyznę. Chciałam, żeby był trochę nowoczesny, ale jednak te elementy takie związane z górami czy z takim domem drewnianym też są w tym domu, ale troszeczkę też takich przemycam elementów, jak, nie wiem, kominek jest wybudowany chociażby w stylu pieca kaflowego, więc trochę takich inspiracji ze świata też jest, nie wiem, mam fantastyczną rzecz, którą też przywiozłam z Etiopii, ponieważ mam, przywożę pamiątki, przepiękną maskę dostałam od misjonarza z Papui Nowej Gwinei, gdzie byłam na wyprawie na wulkan Giluwe, więc trochę takich pamiątek ze świata z jednej strony, ale z drugiej strony też i polskich rzeczy, no pomieszane style. Tutaj nie ma jednego stylu w tym moim domu, nie.